Dawno, dawno temu na Lublin napadały hordy wojowniczych Tatarów, zamieszkujących ziemię dalekiej Azji. Podczas takich najazdów wielokrotnie plądrowali i brali do niewoli mieszkańców. Podczas jednego z takich najazdów Lublinianie stracili niemal wszystkie zwierzęta, oprócz jednej jedynej kozy, którą udało się ukryć w okolicznym wąwozie. Dzięki mleku tej kozy udało się wyżywić ocalałe rodziny. Lata mijały i gród się rozrastał. Na przełomie XIII i XIV wieku mieszczanie zabiegali o prawa miejskie. Niestety nie mogli dostać się do panującego wówczas Władysława Łokietka, ponieważ ten zajęty był tłumieniem buntów mieszczan krakowskich i sandomierskich. Nadarzyła się jednak okazja, gdyż książę szukał stronników i do Krakowa wyruszyła kilkuosobowa grupa posłów. Łokietek przyjął ich bardzo życzliwie i wysłuchał opowieści o mieście. Wtedy jeszcze książę, który dopiero kilka lat później został królem, przyrzekł posłom prawa lokacyjne. Lublin uzyskał prawa miejskie 15 sierpnia 1317 roku. Pozostała jedynie kwestia nadania herbu miasta. Wraz z posłem dominikaninem postanowili, że w herbie będzie koza na pamiątkę tatarskiego najazdu. Herb miał zaprojektować i namalować krakowski herbator Mikołaj. Ten jednak nie stanął na wysokości zadania, bo podobno wypił kilka kielichów za dużo. Posłowie dostali zapakowany obraz i dopiero w Lublinie odkryli, że zamiast kozy na obrazie widnieje stary, długowłosy cap, który obżera się winogronami. Mieszczanie jednak nie zwrócili uwagi na herb, gdyż tak cieszyli się nadaniem praw miejskich. Taka to była legenda.